Cześć piękni młodzi, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem walczymy z garażem. Będę starał się to wykończyć do takiego stanu, żebym mógł sobie tutaj spokojnie pracować, kiedy na zewnątrz aura jest niesprzyjająca, ale w samym zakresie porozmawiamy sobie później. Przegadamy temat, o czym musicie pamiętać, podnosząc sobie teren. Czym ten teren można podnieść, jakie są tam kolejne warstwy. No i pokażę wam pewne niuanse, o których warto byłoby pamiętać, między innymi właśnie o tym, skąd, jak i ile zamawiać czego, w jakich warstwach sobie to zagęszczać, ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam. Jeśli dobrze pamiętacie, ja chciałem mieć w garażu kanał samochodowy, ale z powodu warunków gruntowych tutaj, ten kanał był tutaj wzdłuż tej 7-metrowej ściany, z powodu warunków gruntowych niestety cały czas podciekała mi tam woda, więc uznałem, że trzeba zweryfikować nieco swoje marzenia. Poza tym ja też przez te kilka lat budowy stałem się troszkę innym człowiekiem z innymi potrzebami. Dalej lubię dłubać przy samochodach, ale już wybieram sobie te rzeczy, które są dla mnie przyjemne, a nie wszystkie, nie w znoju. Więc no po prostu zdecydowałem się to zasypać. O tym, czym to zasypywałem, już mówiłem, to była taka piasko-glina za jedno pełne auto. Wyszło mi jakieś tam chyba 300 czy 250 zł. To się na pewno nie nadawało do zagęszczania u samej góry, ponieważ te właśnie wtrącenia iłów są trudne do zagęszczenia i nie dawałoby się to po prostu pod kolejne warstwy. Tutaj teoretycznie najlepszym rozwiązaniem byłby piasek zasypowy, czyli taki, jaki zamawiałem sobie do fundamentów. Też taki, jaki dawałem do podłogi na gruncie, żeby podnieść nieco teren, no bo o ile tutaj jest właściwie na zero to wszystko z gruntem na zewnątrz, no tak tam to wszystko coraz bardziej się podnosi, tam już było około metra do nasypania, więc uznałem, że piasek wtedy był konieczny do zastosowania, poza tym to wszystko kosztowało troszkę mniej. Teraz za pełne auto piasku musimy zapłacić jakieś 900 zł, a za tego 700. I teraz pytanie, co to jest? Jakiś czas temu był odcinek o pierwszych krokach w zrobieniu podjazdu. Tutaj mamy mielony gruz. Tak, powiedzmy jakieś 30%, 40% jest cegły, reszta to jest beton zmielony razem z właścicielami, budą i psem. Ja cały czas zamawiam u tego samego gościa, więc on ma te same źródła, z których to przyjeżdża. Więc to jest też to, tylko jakby efekt uboczny. Albo to się nazywa przesiewka, albo odsiewka. Powiem wam, że zagęszcza się to fantastycznie. To jest tak jakby, nie wiem, beton z cementem, z odpadami takimi mikro, jeśli chodzi o cegły, ale tej cegły tu jest, nie wiem, może 3%, 5%. Super materiał, mimo że wygląda tragicznie, ale już od samego chodzenia to się tak zagęszcza, że myślę, że jakby tu wjechało auto, to by siadło, nie wiem, pół centymetra może jeszcze. Ale potrzeba tego monstrualnych ilości. Tutaj musiałem dosypać jeszcze z 30 cm, zostało mi jeszcze około 8. Tam musiałem dosypać jeszcze przynajmniej z 25, bo tam poszła ta cała warstwa tego piasko gliny. Ale z idą monstrualnej ilości. To już jest druga góra, którą zamawiam, czyli 1400 zł musiałem wydać. Na pewno tego nie zużyję w całości, bo już no, tamta cała strona i ten kawałek już są podniesione. Teraz od tamtąd będę musiał dojść dotąd, jest pewnie jeszcze jakieś 40 taczek. Reszta pójdzie albo na górną warstwę i to już przynajmniej wiem, jeśli chodzi o podjazd, że tym czymś będę to coś będzie następną warstwą na ten grubo mielony gruz, bo no po prostu to jest świetny materiał. Nie będzie to oczywiście ostateczna warstwa, bo wygląda to nie za ładnie, ale też z tego będę robił pewnie obejście domu, utwardzał sobie i na to będą potem szły albo jakaś tam kostka granitowa, albo płyty betonowe. Nieistotne. Ponieważ tutaj wrzuciłem aż 30 cm, wprawdzie zagęszczam to chodząc po tym, no to i tak musi być lepiej zagęszczone, więc jak tylko to uzupełnię, zamawiam zagęszczarkę, myślę, że jakieś od 200-250 kg wzwyż. Nie sądzę, żeby był sens kupować cokolwiek, jakby się miałbym to kupić, zapłacił pewnie z 1200 za jakąś używaną 100-kilówkę max. Przydałoby mi się to wprawdzie parę razy, ale no szkoda wydawać kasę na taki sprzęt. Zwłaszcza, że mam tutaj niedaleko składzik budowlany z różnymi sprzętami, więc
Więc sobie to od nich wezmę. Jak to zagęszczę, to dopiero potem sprawdzę wszystkie poziomy. Teraz to układam z grubsza. No bo zobaczcie, jak ułożyć poziom, kiedy pod stopą to się zapada na 5 cm. No nie da się. Zagęszczę, pomierzę i dopiero sprawdzę. Więc teraz pogadajmy sobie o tym, ile tego tutaj dać, ile założyć, że to siądzie. Jest tak, jeśli chodzi o warstwy, to mamy na dole grunt rodzimy ze zdjętym humusem. Potem był piasek zasypowy, którym zasypywałem tutaj wtedy, co też zasypywałem dom. Zakładałem, że starczy mi kasy, żeby zrobić wtedy ten cały garaż, no ale niestety były inne priorytety. Tam z kolei była wielka dziura zasypana przez piasek z gliną. Na to mamy 20 centymetrów, 20 parę centymetrów tej przesiewki czy odsiewki. I teraz tak, poziom 0 to jest góra tego bloczka. I od góry chcę mieć tak, około 8 cm wylewki zbrojonej z miksokreta. Nie będę dawał siatek stalowych, dam po prostu zbrojenie rozproszone. Widziałem po tym, co jest w domu, gdzie mi to zrobili, że to było zupełnie wystarczalne, a tam było 5 cm. I chcę mieć jakieś 10 cm styropianu bądź też styrobetonu. Jeśli to jest, bardzo mnie interesuje ten styrobeton, po prostu chciałbym sprawdzić, co to jest za produkt. A to jest akurat taka warstwa, że jak coś w niej spieprzę, to nic się nie stanie, bo na pewno ten styrobeton nie będzie miał wytrzymałości mniejszej niż sam styropian. A w garażu nie potrzebuję tak dobrej izolacji cieplnej od gruntu jak w domu. Więc zakładam, że jak sobie po tym chodzę i podobijam, to od tego momentu to jeszcze się zapadnie na jakieś 3 cm, kiedy wjadę tutaj tą ponad 200-kilową zagęszczarką. W związku z czym mamy 8 cm plus 10, 18, ale to zapadnie się o jakieś 3 cm. Więc staram się robić tak, żeby od tej górnej warstwy bloczka było około między 14 a 16 cm i to pozwoli mi uzyskać ten poziom. Teoretycznie mogłem nie domawiać tej góry, bo został mi jeszcze taki troszkę tam fragment na kilkadziesiąt taczek. Ale jak wspomniałem, ja nie potrzebuję tutaj aż tak dobrej izolacji cieplnej. A każdy 1 cm warstwy tutaj to jest 0,5 m3. Więc jak mi styrobeton będzie kosztował jakieś 200 zł, no to to jest stówka. A musiałem jeszcze podnieść to o jakieś dobre 5 cm. Więc stwierdziłem, że i tak bardziej mi się opłaca zamówić całe to auto. Wykorzystam te góry tyle, ile wykorzystam. No i resztę doleję tego styrobetonu. Więc nie przedłużając, teraz sobie tutaj podosypuję, pozagęszczam chodząc. Coś będę musiał zrobić w końcu z tymi śmieciami, podpisać jakąś umowę. Robi się tego zbyt dużo. Biury mogę tam spalić, ale no folii nie. Kartony mogą pójść na jakieś ognisko. No, tu są zwykle takie śmieci, że tak powiem, komunalne. Nie wiem w sumie, jak załatwić ten temat, no bo troszkę tych worków jest. Jak podpiszę umowę na gadami tych worków, tych 10, to mogą się troszkę zdziwić. No ale nieważne. Dobra, działamy. Wszędzie mamy wysypane, te góry zeszło, nie wiem, 1/3, jakoś tak. Auto czteroosiowe przywiezie Wam od 10 tam do 11 metrów sześciennych, więc możecie sobie z tego wyliczyć z grubsza, ile potrzebujecie. No. Ja chciałem podnieść to o 20 cm, więc teoretycznie ta dycha powinna wystarczyć. Mam tutaj 49 metrów kwadratowych, no ale okazało się, że jednak trzeba to podnieść więcej. Ewentualnie po prostu dużo bardziej się to ubija niż zakładałem. Więc musiałem domówić, a to jest najmniejszy problem, bo ta przesiewka czy odsiewka i tak mi się przyda. Za chwilę będzie zagęszczarka 250 kg. Ja chcę sobie najpierw sprawdzić wstępnie, czy to jest wszystko dobrze z grubsza wypoziomowane, tak nie wiem, plus minus 3 cm. Więc
Mamy ten niwelator. Mamy ten niwelator. Tak, on pokazuje. Bardzo ładnie. Pytanie, czy będę musiał brać ten cały odbiornik? Chyba tak, bo tego już tutaj nawet nie widzę, nawet w cieniu. Chociaż nie, no jest. Jest mała. Może nie będzie tak źle. To też widać. Także ja pomierzę. Ja muszę ustalić poziom 0. Sprawdzę sobie przy okazji, czy ten poziom tutaj jest taki sam jak tutaj, tutaj, tutaj i tam. A potem od tego poziomu obliczę, ile od lasera jest do tego progu bramy i w dół o tych 15 centymetrów. Dobra, tak posprawdzałem, wszędzie jest od poziom tego w dół jest na 26,5. Niestety musiałem wziąć ten odbiornik. Niestety, niestety, no po prostu nie było widać tej wiązki wszędzie. Skorzystałem z tego, że ten laser ma funkcję też niwelatora. 26,5 od góry lasera miało być do spodu. Mamy jakieś 24. Tam będzie trochę brakować. Tu mamy troszkę wyżej, tylko to zmierzyłem z grubsza, żeby sprawdzić. Czy trzymamy ten poziom, ale wystarczy, że gdzieś jest niezagęszczone, nadepnę i się zapadnie o 3 czy 4 cm, więc równanie tego teraz idealnie nie ma najmniejszego sensu. Chodzi o to, żeby to z grubsza było wszędzie rozparcelowane. Przejedziemy teraz tą zagęszczarką, która właśnie mi przyjechała, i dopiero wtedy sobie pomierzę, podosypuję i będziemy się bawić dalej. 250 kg, z tego co wiem, to jest sprzęt, który będzie działał. Odblokuje się w przód i w tył. Piękna sprawa. Kiedyś tam pamiętam, że robiłem skoczkiem takim drogowym. To była jakaś masakra. Przy skoczku drogowym zagęścicie dużo mocniej, ale dużo mniejszy fragment, bo ma tylko taką małą stopę. To będzie po prostu tak biło, 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 biło. I owszem, zagęści wam to świetnie. To się nadawało dobrze, jak macie wykopane rowy pod ławy i chcecie zagęścić piasek, który jest przy samych ścianach fundamentowych, gdzie tam sypiecie sobie nie 20 cm, tylko 60. I tak faktycznie to stopą można ubić. Ale potem, żeby uzyskać jakąś w miarę równą powierzchnię, to tylko taka zagęszczarka płytowa. Dobra, ja to odpalam i się bawimy. Większość pracy jest zrobiona, to miałem mały problem. Ponad pół roku temu tam stała woda. I teraz jeszcze zagęszczając ten piasek, tutaj uzyskałem małe skupiska takiego wilgotnego terenu, na którym po prostu ta zagęszczarka się klinowała. Im dalej tam szedłem, tym było lepiej. Teraz tak, przejechałem wszystko tak pasami, jeszcze naokoło pozagęszczałem wszystkie te narożniki. I teraz lecę pasami w ten sposób, żeby to maksymalnie ubić. Kiedy różnice między poziomami są mniej więcej takie, no to już jest taki maks, czyli nie wiem, 1,5 do 2 cm, to znaczy, że to już jest dobrze ubite, bo ta zagęszczarka po prostu krawędzią robi wam taki mały uskok. I to jest ok, nie macie co liczyć na to, że taką zagęszczarką płytową zrobicie to na luks. To oznacza, że jest problem, trzeba tutaj będzie dosypać. Ewidentnie to mi siadło mocniej, więc zaraz sobie dam jeszcze parę taczek. No i co, ale zobaczcie, jak to siadło. Tylko tu jest ubite bardzo dobrze. Było chyba z 14 cm. Teraz mamy. Gdzie ta miarka? 14 cm. Teraz będzie pewnie. Nie będę liczył z tą skarpą małą. No, jest jakieś 17-18 cm, czyli tak jak miało być. Czyli to siadło
o ponad 4 cm. Jest tak ubite, że naprawdę jakbym tu wjechał samochodem, nie wiem, czy by zrobił jakieś większe ślady na tej posadzce. Znaczy na tym, że ubitym czymś. Przesiewce? Odsiewce? Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywa. Więc jeśli teraz podosypuję, no tutaj mam problem, bo przy tym słupie nasypałem zbyt dużo. A nie wiem przypadkiem, czy sam słup nie jest niżej. Muszę to jeszcze sprawdzić. Bo wydaje mi się, że tu wszędzie jest poziom, a tutaj jest jakieś 2 cm za wysoko. Znowu zgubiłem tę miarkę. Niby to wszystko jest na oko, ale z drugiej strony, jak się walniecie o parę centymetrów, no patrzcie, jest tutaj 14, no nie, no to jest taki wałek, więc będzie z 15 centymetrów, a miało być 18. Ale wydaje mi się, że to siadło przez to, że był tutaj taki rów. Jeszcze jest do sprawdzenia ten fakt. Myślę, że zanim zagęszczę to wszystko, tutaj trzeba będzie podosypywać, pouzupełniać. Szkoda jeżdżenia. Ach. Albo dobra, najpierw to zagęszczę, a potem jeszcze dosypię i już. Dobra, etap następny już po zagęszczeniu tej ziemi. Jesteśmy teraz właściwie w środku odcinka o robieniu styrobetonu. Nie będę się teraz zagłębiał w samą tę tematykę, o tym jest osobny odcinek. W każdym razie wszystko jest tutaj z grubsza wypoziomowane, tak żeby to było względem wjazdu do garażu na minus 8 cm. Czyli innymi słowy, z grubsza tutaj jest od 10 tak do 7. I tyle też właśnie tego styrobetonu muszę wlać. Nie robię tego z rurek, uważam to za niepotrzebne. To nie jest ostateczna posadzka, ma to być z grubsza wyrównane do poziomu, nie wiem, plus minus 1 centymetr. Więc myślę, że tyle uda mi się zrobić. Nie będziemy wariować. Dobra, mieszamy styropian z cementem, z wodą i jeszcze do tego będzie trochę piachu, żeby to wzmocnić. Same proporcje omawiam w tamtym odcinku. Jeśli nie chcesz go przegapić, pamiętaj, żeby subskrybować kanał, oglądać co piątek, jak co piątek o godzinie 18, a my jedziemy dalej z tematem. Dobra, jesteśmy już pod koniec robienia tego styrobetonu. Tak jak mówię, nie zagłębiam się w tajniki układania tego wszystkiego, tylko wam powiem, że no, całość tego wyszła mi 1000 zł. Poszło jakieś w sumie 5,5 metra sześciennego styrobetonu, z czego 4,5 metra to był granulat. Poszło wszystko do zera. Czas robienia 2 dni w jedną osobę takiej luźnej pracy. W sumie to było, no nie wiem, 17 godzin, 16 godzin. Także ten beton jest lekki, spokojnie można robić to w jedną osobę. Wtedy, kiedy betoniarka się kręci, to jeździmy sobie staczką i układamy to lekko tam. No może nie zacieramy, tylko zagęszczamy, żeby to miało tam jakąś wstępną wytrzymałość na ściskanie. I tyle, dam to do stężenia na parę dni, może tydzień. Ja myślę, że przy tych 8 cm ja sobie po prostu zamówię wywrotką te, no nie wiem, tu będzie na 8 cm. Parę metrów sześciennych, 2, 3, 3 metry chyba. 3 metry sześcienne tego betonu z ziarnami o mniejszej gradacji. To, co idzie do miksokreta, ściągnę sobie to po jakichś łatach. Czyli dam jakieś 4 cm, potem dam jakąś siatkę zbrojącą, potem 4 cm, ale dobra, to będzie dalej w tym odcinku, więc nie będziemy się zagłębiać. Teraz muszę to skończyć. Słońce powoli zachodzi, ja już też troszkę jestem zmęczony, więc lecimy dalej. Styrobeton już sobie związał. Czas na kolejny etap. Będziemy robić wylewkę, coś takiego ale jak z miksokreta, tylko że robię to sam, nie ma miksokreta, nie będę tego robił w betoniarce. Więc po prostu zamówiłem beton na
No, przyjedzie 4 ośką prosto z betoniarni. Tutaj tak samo nie będziemy się zagłębiać w wszystkie technikalia, bo o tym będzie osobny odcinek. Bo ten by po prostu trwał chyba z 2 godziny, jakbym każdy ten etap omawiał dokładnie. Więc będzie osobny odcinek z tego, jak to robię. Tutaj wam tylko pokażę z grubsza ten etap. Beton B25 na drobnym kruszywie, czyli to, co właśnie dają do miksokreta. Chociaż zastanawiam się, czy w wylewce z miksokreta w ogóle jest jakieś kruszywo, pomijając piasek. Jak pamiętam, to był to piasek, woda, cement i te mikrowłókna. No ale B25, różnica między B25 a B20 jest 10 zł. B25 za metr sześcienny na tym małym kruszywie, to jest troszkę droższe, kosztuje 330, B20 320, więc nie ma co oszczędzać. Wylewka będzie zazbrojona czymś takim. Siatka z włókna szklanego. Nie chciałem kupować tych stalowych, a poza tym lubię nowe rozwiązania, więc zobaczymy. 50 metrów kwadratowych kosztowało mi chyba 150 zł. Cięcie tego powinno być dużo bardziej przyjemne. Odpadów powinno być mniej. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeśli to się sprawdzi, posadzka nie będzie pękać, no to wam powiem za jakiś czas, czy polecam to rozwiązanie, czy nie. No i co? Najpierw wysypię tutaj jakieś parę centymetrów, potem położę siatkę. Ma być około 8 centymetrów tej wylewki i tam będzie poziom 0 do tego. 4 centymetry, 4-5 centymetrów kładę siatkę, zrobię sobie takie szyny jako punkty odniesienia, z niwelatorem to poukładam i taką dechą to po prostu będę ściągał. Ja mówię, no, szczegóły będą w osobnym odcinku. Tutaj pokażę wam tylko z grubsza sam proces. Dobra, jesteśmy w połowie roboty z tym betonem. W szczegóły się nie wdajemy, po prostu chciałem wam pokazać. Jakieś 2 godziny roboty. Wsypana jest dokładnie połowa, czyli te 2 metry, 2,1, 2,2 metra sześciennego zajęło mi to 2 godziny, czyli z grubsza 1 metr na godzinę jestem w stanie brać na taczkę, dorzucać, przegrabić i jeszcze to zdążyłem wyrównać i troszkę zagęścić, tak że człowiek się nie zapada. Najwyżej tam na centymetr, dwa. To wszystko jest ustawione do niwelatora, tak żebyśmy mieli poziom z grubsza minus 4 cm. A tak naprawdę od minus 3 do minus 5. Teraz tu wszędzie położymy siatkę i bawimy się dalej. Minęły jakieś 2 czy 3 tygodnie. To wszystko zdążyło już stężyć. Zdążyłem tu parkować samochodem, popracować trochę. Chciałem zobaczyć, jak się zachowa ta cała posadzka, żeby móc zrobić wam bardziej rzetelne podsumowanie. I teraz tak. Jeśli chodzi o zagęszczanie, to widzę, że to, co tutaj zamówiłem, ta cała przesiewka, jak najbardziej się sprawdza. Nie polecam przepłacać za piasek zasypowy, chyba że macie to w podobnej cenie, to wtedy piasek dużo lepiej się zagęści. W najniższe partie może iść ten piasek zmieszany z wrąceniami gliny, gdzie tam auto kosztowało mnie, nie pamiętam, 300 zł, a to kosztowało mnie już 1000? Chyba 1000 czy 800. Już nie pamiętam. No ale w każdym razie zdecydowanie więcej. Styrobeton. Jak najbardziej polecam, żebyście sobie to robili samodzielnie. Nie dokupujcie żadnych plastyfikatorów. Tu nie jest najistotniejszy parametr, jeśli chodzi o izolacyjność cieplną, tylko o wytrzymałość na ściskanie. Przy tej tam warstwie 10 kilkunastu centymetrów, już nie pamiętam w tym momencie. No, wszystkie te parametry podawałem podczas robienia styrobetonu. Jak nie w tym odcinku, to w odcinku, gdzie dokładnie to omawiałem, więc odsyłam was do niego. Jeśli chodzi o robienie, aha, i wyrównywanie tym, jak bajka, bo styrobeton nie musi być perfekcyjnie równy. Wyszła bardzo równa tafla, ale tam dokładności co do, nie wiem, centymetra na całej tej posadzce. To stężało bardzo, bardzo szybko, jak na takie coś, co zrobiłem właściwie na oko. Po jakichś 3-4 dniach można było to spokojnie użytkować, aczkolwiek jeśli miałbym mieć to jako ostateczną posadzkę, co w garażu wydaje mi się pomysłem zupełnie chybionym, dużo więcej piasku i dużo więcej cementu. Więc troszkę mija się to z celem, ponieważ dochodzimy do momentu, w którym byśmy robili po prostu suchy jastrych, czyli coś takiego jak nam wychodzi z miksokreta. I teraz
Czy zrobiłbym jeszcze raz całą tę wylewkę? Sam. Nie. Dlaczego? Ponieważ nie jest to opłacalne finansowo. Czemu zrobiłem to sam? Ponieważ chciałem zrobić to sam i zobaczyć. Zaoszczędziłem na tym wszystkim, może nie wiem, z 900 zł, z 1000 zł. Powierzchnia jest taka, że no gdzieniegdzie wyszło tak, że może być. Gdzieniegdzie tutaj te kamyczki przy zacieraniu powychodziły na górę i już widzę, że to po prostu będzie odpadało, więc trzeba by zamówić nie beton, tam co ja wziąłem, B25 na małym kruszynie, tylko coś, co by było za prawą murarską, czyli w ogóle na piasku, ale to wyszłoby dużo drożej. Może byście tam zaoszczędzili, nie wiem, 4-5 stów w porównaniu z tym, co zapłacilibyście firmie za zrobienie tego. Więc to by się kompletnie nie opłacało. Ale podjąłem takie, a nie inne kroki, ponieważ nie jest to u mnie ostateczna warstwa. Przyszedł do mnie materiał na testy, więc no jeszcze wam nie będę mówił, co to jest, bo to niespodzianka. Ale na to pójdzie dosyć nowy produkt. Zobaczymy, czy uda się to zrobić samodzielnie. To już zrobię po rurkach. To muszę wyczyścić, ponieważ potrzebna jest związana powierzchnia. Nie musi być gładka, no bo to jest specjalny, bo specjalny, ale jednak mieszanina piasku z cementem, z jakimiś tam domieszkami. Więc to sobie bardzo ładnie zwiążę, ale sobie zwiążę z gruntem pod tym, który jest związany. Więc dokładnie to muszę wyczyścić. I będziemy działać. Także w tym odcinku to tyle. Dajcie znać, co sądzicie. Powiem tak, to, co wyszło tutaj, jest ok na jakieś parkingi pod, nie wiem, traktory. Nie za bardzo się to nadaje do tego, żeby to można było użytkować jako finalną wersję, ostatecznie na potrzeby domowe, ponieważ wychodząc tutaj w butach, nanosi się to potem do domu w środku. Trochę to bez sensu. Także co? Jak macie jakieś pytania, pytacie w komentarzach, jakieś sugestie, też chętnie poczytam. A my się widzimy w piątek, jak co piątek, o godzinie 18. Do zobaczenia, hej! Wow.